No więc tak wyglądała sytuacja w przededniu wybuchu wojny. Jest napięcie. W roku 1605 cesarz Rudolf II, czyli cesarz niemiecki, zagwarantował protestanckim Czechom, przypomnijmy, Czechy dostały się pod panowanie Habsburgów w XVI wieku, natomiast nie byli z tego powodu za bardzo szczęśliwi. Tak więc cesarz niemiecki zagwarantował Czechom pewne swobody religijne. Ale już kilka lat później Rudolf II umiera, a jego następca, cesarz Maciej, no nie za bardzo pamięta, albo też chce pamiętać o tych wszystkich ustaleniach i w roku 1617 obsadza na tronie czeskim reprezentanta rodziny Habsburgów, Ferdynanda Styryjskiego. I to Czechów rozjusza, bo jak to, przyszedł nowy i teraz się będzie rządził, a gdzie nasze swobody, które nam ten wcześniejszy cesarz zapewnił. Czesi wysłali zatem do cesarza list protestacyjny, ale ten pozostał bez odpowiedzi. Wobec tego protestanci czescy postanowili wziąć sprawę w swoje ręce. Zebrali się 23 maja 1618 roku, a następnie udali do cesarskiej rezydencji na Hradczanach i tam spotkali się z reprezentantami cesarza. Do spotkania doszło w sali jadalnej i to uratowało katolikom tyłki, dosłownie. Dlaczego? Bo doszło do przepychanki, w wyniku której protestanci wyrzucili katolików przez okno. Widzicie, tak się kiedyś rozwiązywało spory. Tak więc z racji tego, że do jatki doszło w sali jadalnej, a że wówczas nie za bardzo dbano o higienę albo o dobre wychowanie, to po zjedzeniu wyrzucano resztki posiłku za okno, w związku z czym utworzyła się taka kupa, no i oni właśnie upadli na tę kupę, dzięki czemu mieli miękkie lądowanie i nic im się nie stało. Katolicy uznali, że to opatrzność boska nad nimi czuwała. Całe zdarzenie zostało w historiografii nazwane defenestracją praską. Fenetra po łacinie znaczy okno, a de to przez, czyli w dosłownym tłumaczeniu będzie przez okno. Ale określenie defenestracja odnosi się nie tylko do defenestracji praskiej. Defenestracji było w historii kilka, ostatnia w roku 2007, jeżeli wierzyć Wikipedii. Tak więc sam termin defenestracja to po prostu akt wyrzucenia kogoś przez okno. Tak więc następnym razem, jeżeli będziecie kogoś przez okno wyrzucać, to możecie równie dobrze powiedzieć, że dokonaliście aktu defenestracji. No, brzmi to zdecydowanie lepiej. W każdym razie defenestracja praska odpaliła granat. Rozpoczął się pierwszy czeski etap wojny 30-letniej. Po defenestracji protestanci czescy zawiązali własny rząd, na czele którego stanął Wacław Wilhelm z Ruppe. W dodatku w roku 1619, czyli w kolejnym roku po tej defenestracji, zmarł cesarz Maciej I. No wiadomo, nie był za bardzo przychylny protestantom, więc szczególnie go nie opłakiwali, ale niestety Czesi wpadli z deszczu pod rynnę, bo następca Macieja, Ferdynand II Habsburg, już w ogóle nienawidził protestantów. Protestanci zbojkotowali władcę i obsadzili na swym tronie Fryderyka V, czyli tego, który stanął na czele Ligi Protestanckiej. W tej sytuacji doszło do konfrontacji obu stron. 8 listopada 1620 roku miała miejsce bitwa pod Białą Górą. Bitwa zakończyła się klęską wojsk czeskich. Ferdynand II Habsburg postanowił srogo ukarać Czechów, ażeby mieli za swoje. Cofnął wszystkie swobody religijne i polityczne. No generalnie uczyniono z Czech prowincję Habsburgów, a nie jak było dotąd, czyli Czesi znajdowali się w granicach cesarstwa, ale jednak byli w dużej mierze niezależni. W dodatku wymordowano arystokrację, szlachtę czeską. No, bardzo dużo Czechów w obawie przed represjami uciekło poza granice Czech, także była to bitwa, która bardzo odcisnęła swoje piętno na Czechach. Żeby lepiej zrozumieć, zobrazować to, liczba ludności czeskiej przed bitwą wynosiła jakieś 4 miliony, a w wyniku represji no, niecały milion. Do dziś bitwa pod Białą Górą pełni w świadomości Czechów rolę symbolu, symbolu dziejowej przemiany. I tym samym mamy pierwszy etap wojny, czyli właśnie ten czeski etap, za sobą. Konflikt nie przeszedł bez echa poza granicami Czech, bo Czechów wsparły m.in. Niderlandy, Rzeczpospolita, ale największe znaczenie miał dla Węgrów, którzy podobnie jak Czesi nie akceptowali zwierzchnictwa Habsburgów. W listopadzie 1619 roku wybuchło na Węgrzech powstanie antyhabsburskie po
pod przewodnictwem księcia Siedmiogrodu Gabora Bethlena. Powstanie zostało jednak stłumione w roku 1621, w czym udział mieli również i Polacy, a dokładnie oddziały Lisowczyków, którzy przybyli na pomoc po tym, jak cesarz zwrócił się do króla polskiego, Zygmunta III Wazy, właśnie z prośbą o pomoc. Gabor Bethlen i cesarz podpisali zawieszenie broni. Gabor poszedł na ugodę. Miał zapłacić cesarzowi odszkodowanie oraz zrzec się pretensji do tronu węgierskiego. W zamian za to dostał kilka księstw w Siedmiogrodzie. Postępy Habsburgów i Ligi Katolickiej zaniepokoiły sąsiednią protestancką Danię. Król duński, Christian IV, wszedł w porozumienie z Unią Protestancką w Cesarstwie Habsburskim i wystosował armię przeciwko wojskom cesarskim, czyli tym katolickim. Rozpoczął się tym samym duński okres wojny trwający w latach 1622-1629. Jednakże z czym do ludzi chciałoby się powiedzieć? No, armia duńska nie miała szans z armią cesarską. Doszło do bitwy pod Luter 27 sierpnia 1626 roku, ale bitwa ta zakończyła się klęską Danii. Dania zawarła pokój z Habsburgami w Lubece, w którym to zobowiązała się nie wspierać już dalej protestantów z Rzeszy. Jednakże klęska Danii, do tego cały ten rozgardiasz i bałagan w Niemczech spowodował, że kto się uaktywnił? No Szwecja, protestancka Szwecja, która stwierdziła, że to jest właśnie odpowiedni moment na zagarnięcie Bałtyku, że teraz albo nigdy, i rozpoczął się tym samym szwedzki okres wojny trwający w latach 1630-35. No i rzeczywiście, poszli jak burza. Wystosowana armia szwedzka, na której czele stał król szwedzki Gustaw Adolf, zajmowała szturmem niemieckie ziemie. No niestety do czasu, bo 16 listopada 1632 roku w bitwie pod Lidzen zginął Gustaw Adolf, wskutek czego armia nie była już tak bardzo harda, no i nie umiała sobie poradzić bez swojego przywódcy. Tak więc wielkie plany imperialne, szwedzkie, no nie ziściły się, co oczywiście nie znaczy, że Szwedzi o tych planach zapomną. O nie, nie, klasztor na Jasnej Górze coś na ten temat wie, no ale nie uprzedzajmy faktów. No i jak już Szwecja przegrała, to wówczas Francja, która to przecież od dawien dawna ten zatarg z Habsburgami ma, stwierdziła, że no dobra, to teraz w takim razie nasza kolej i czas próby, ażeby to cesarstwo może jakoś pokonać, bo do tej pory Francja jakoś tak, można powiedzieć, podjudzała sąsiadów, a to Danię, a to Szwecję, ażeby się to oni rozprawiali z Habsburgami, ażeby to oni brudzili swoje ręce. Natomiast teraz no, trzeba było do tych walk przystąpić. Dlaczego trzeba było? Dlatego, że dała o sobie znać Hiszpania, która również znajdowała się pod berłem Habsburgów. Francja znalazła się w kleszczach i to spowodowało, że Hiszpania poczuła, że jest to dobry moment, żeby może coś tam od tej Francji sobie zagarnąć. Rozpoczął się tym samym ostatni francuski etap wojny, trwający w latach 1635-1648. Atak przyszedł od strony Niderlandów Hiszpańskich i tutaj uwaga, to będzie prawdziwe masło maślane, Niderlandów należących do Hiszpanii, wchodzących w skład Cesarstwa Niemieckiego. Wojska hiszpańskie podeszły pod Paryż, czyli naprawdę zagroziły tej Francji, ale tam pokonał je wielki kondeusz, czyli francuski książę Condé, Ludwik II Bourbon. Wszystkie strony konfliktu były już jednak nim zmęczone, zarówno cesarstwo, jak i Francja, a i król Hiszpanii opowiedział się za wycofaniem z tej wojny, żeby już to wszystko zakończyć i dać spokój. Mimo tego jednak konflikt francusko-hiszpański będzie jeszcze trwał przez kolejnych 11 lat, no ale ta główna wojna właśnie trwająca 30 lat już stwierdzono, że już dobra, już niech to wszystko, już zakończmy to wszystko, dajmy spokój. 24 października 1648 roku w Münster i Osnabrück na terenie Westfalii w Cesarstwie Niemieckim podpisano traktat westfalski, mocą którego dokonano pewnych zmian terytorialnych, mianowicie Francja otrzymała Alzację i kilka mniejszych biskupstw wchodzących w skład Rzeszy. Szwedzi zajęli ujście Odry ze Szczecinem oraz wyspy Uznam,
Wołyn i Rugię, Brandenburgia uzyskała Pomorze Zachodnie. Uznano także niepodległość Holandii i Szwajcarii. Ugruntowano władzę Habsburgów w Czechach. Skutkiem traktatu i w ogóle wojny 30-letniej było przede wszystkim zakończenie dominacji habsburskiej w Europie, czy w ogóle na świecie. Wojna ujawniła, że tak naprawdę państwo Habsburgów nie jest wcale takie silne, że od wewnątrz trawią je konflikty, co bardzo je osłabia. Ponadto utrzymano zasadę cuius regio eius religio, a nawet ją rozszerzono na wyznanie kalwińskie. Jednakże koniec wojny religijnej, jaką niewątpliwie była wojna 30-letnia, nie oznaczał wcale końca wojen religijnych. One będą jeszcze w przyszłości się zdarzać. Wojna przyniosła za to ogromne zniszczenia, jak to wojna, i śmierć wielu ludzi. Czyli jaki z tego wniosek? Na co to wszystko było? I tym samym dobrnęliśmy do brzegu, czyli do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się przyda. Ja podtrzymuję, że to nie jest mój ulubiony odcinek, ale teraz nie lubię go już trochę mniej. Jeśli podobał Wam się odcinek, to zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i do zobaczenia już niebawem.